Znalazłem podpowiedź, jak wytrzymać z ludźmi. Posłuchajcie. Przy jakiejś tam okazji pewien kaznodzieja zwrócił się do grupy dzieci: Gdyby tak wszyscy dobrzy ludzie byli biali, a źli ludzie czarni, jakiego koloru bylibyście wy? No i mała Mary Jane odpowiedziała: Ja, proszę księdza, byłabym w paski. Myślę, Przyjęcie tej perspektywy, perspektywy Antony De Mello ze śpiewu ptaka, że jesteśmy otoczeni ludźmi w paski, ułatwia znoszenie różnych wspaniałości, ale też różnych świństw ze strony ludzi wokół nas. Ja myślę, że i my, i ludzie wokół nas są w paski. Po zdaniu sobie z tego sprawy, życie jest o wiele znośniejsze. Pogodnie Cię pozdrawiam.